Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze SNP Poland. Dzisiejszy temat SNP Split Payment, obsługa płatności podzielonej bezpośrednio w systemie SAP. Część merytoryczną zaprezentuje Arkadiusz Babiński, zaraz przekażę Arkowi głos. Moje nazwisko Aleksandra Borucka, jestem organizatorem dzisiejszego spotkania. Mam dla Państwa dwie informacje organizacyjne. Pierwsza jest taka, że webinar jest nagrywany, będziecie Państwo mieli możliwość wrócić do tego nagrania, prześlemy Państwu link po webinarze. Druga informacja, zachęcamy do zadawania pytań. Służy do tego okienko questions, które macie Państwo w panelu nawigacyjnym, tym po prawej stronie. Ja wszystkie Państwa pytania zbieram i odpowiemy w przeciągu kilku najbliższych dni Państwu na wszystkie pytania mailem. Także zachęcam gorąco do zadawania pytań, najlepiej na bieżąco, tak jak przyjdą Państwu do głowy. Kilka słów o SNP Poland. Zapewne większość z Państwa kojarzy nas jako BCC. Pod tą nazwą funkcjonowaliśmy do 2017 roku, a od ubiegłego roku właśnie jesteśmy częścią grupy SNP. Grupa SNP, czyli w największym skrócie mówiąc, globalna firma konsultingowa, światowy dostawca numer jeden rozwiązań i usług dla transformacji środowisk SAP. Kilka najważniejszych faktów o SNP Poland. SNP Poland to ponad 20 lat doświadczeń, ponad 250 specjalistów, klienci i projekty w ponad 50 krajach. Ponad 400 klientów oraz ponad 200 kontraktów outsourcingowych, 2 nowoczesne centra przetwarzania danych. Nasza oferta, tutaj po prawej stronie tego slajdu, nasza oferta obejmuje 3 obszary. Pierwszy dotyczy usług SAP i tutaj oferujemy pełen zakres usług potrzebnych do wdrożenia, utrzymania i rozwoju Państwa systemów SAP. Drugi obszar to SNP Data Centers. Zapewniamy kompleksową opiekę nad infrastrukturą IT, w tym outsourcing w naszych data centers oraz doradztwo informatyczne. Trzecia część naszej oferty to SNP Software Factory. Tworzymy oprogramowanie biznesowe na indywidualne zamówienie w dowolnej technologii. Oferujemy tutaj również własne rozwiązania, takie jak BiOffice, SNP ECM. Tak jak wspomniałam, SNP Poland to numer 1 na rynku SAP w Polsce. Jeżeli chodzi o usługi SAP, jesteśmy największą firmą od SAP-a tutaj na tym terenie. Oferujemy komplet usług dla środowisk SAP. Wspieramy cały cykl życia rozwiązań SAP, od analizy, wdrożenia, rozwoju, przez utrzymanie i serwis. Mamy kompetencje w zakresie wszystkich najważniejszych produktów i technologii SAP. Oprócz rozwiązań standardowych SAP-a oferujemy również własne produkty autorskie. Jako że jest dzisiaj z nami wielu specjalistów od finansów, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tą właśnie część naszych produktów autorskich. Wiele z nich jest unikalnych na polskim rynku. Jednym z nich, najnowszym, jest prezentowany dzisiaj SNP Split Payment. Spośród pozostałych chciałabym wymienić kilka tych, które cieszą się największym zainteresowaniem naszych klientów. To jest SNP Easy Banking, SNP Easy VAT, Easy CIT, Easy Exchange Rates, Easy Input i wiele innych, o których już podczas tego webinara nie będę się rozwijać. Z mojej strony to wszystko. Zachęcam do zadawania pytań, kontaktowania się z nami. Teraz przekazuję głos Arkadiuszowi Babińskiemu. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Babiński. W firmie SNP Poland pełnię funkcję menadżera obszaru finanse, analizy i planowanie. W dniu dzisiejszym skoncentrujemy się na naszym najnowszym produkcie o nazwie SNP Split Payment. Zacznijmy może od podstawowych informacji na temat naszego produktu. Podstawą pracowania produktu jest nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 roku. To właśnie ta nowelizacja wprowadza mechanizm płatności podzielonej, tzw. split payment. W skrócie mówiąc, płatności za dostarczone towary oraz usługi zostaną podzielone na kwotę netto oraz na kwotę podatku VAT, przy czym w wielkości te będą wpłacane na odrębne rachunki dostawcy w banku. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. Wprowadzenie mechanizmu płatności podzielonej wprowadza obowiązek, czy też konieczność dostosowania systemów informatycznych, oczywiście nie tylko tych bankowych, ale również systemów klienckich, przede wszystkim w zakresie obsługi komunikatów bankowych, które będą obowiązywały dla płatności podzielonych. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie przekazywania informacji na temat kwoty podatku VAT, numeru NIP kontrahenta, czy też numeru faktury, której dana płatność dotyczy. Założenia. Przy projektowaniu naszego produktu przyjęliśmy następujące założenia. Przede wszystkim chcieliśmy, aby nasz produkt obsługiwał nośniki płatności generowane zarówno z wykorzystaniem Payment Medium Workbench oraz z klienckich wersji standardowego programu J1P0042. Nasze rozwiązanie funkcjonuje w oparciu o dedykowaną metodę płatności dla obsługi płatności podzielonej. Taka metoda płatności będzie musiała być przygotowana przy okazji implementacji rachunkowości finansowej, który jest ujęty w płatności. Dalsze założenia. Podstawowa sprawa. Pojedyncza płatność jest generowana dla pojedynczej faktury. Założyliśmy również brak istotnych zmian w sposobie księgowania wyciągów bankowych dla rachunku podstawowego. Z naszych analiz, z naszych informacji, które posiadamy, zmiany akurat w tej sferze elektroniki bankowej nie będą specjalnie potrzebne. Założyliśmy także, że numer NIP kontrahenta jest przechowywany w jednym ze standardowych pól, które są zlokalizowane w rekordzie danych podstawowych. Nasze rozwiązanie w zasadzie obsługuje wszystkie te pola, które są dostępne w standardzie systemu. Założyliśmy także, że rozwiązanie w zasadzie dotyczy wyłącznie płatności realizowanych w walucie polskiej. Kolejne założenia, które dotyczą już systemu SAP, gdzie nasze rozwiązanie będzie, czy może funkcjonować. Przede wszystkim nasze rozwiązanie wymaga co najmniej wersji SAP 4.6c. To jest stosunkowo niska wersja, oczywiście wszystkie nowsze niż 4.6c również bezproblemowo mogą być wykorzystane do zaimplementowania naszego rozwiązania. Przy czym w przypadku starszych wersji systemu wdrożenie rozwiązania jest jak najbardziej możliwe, przy czym wymagana jest wcześniejsza ocena koniecznych dostosowań. Podstawowe założenie: nasze rozwiązanie będzie w sposób płynny funkcjonowało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy konfiguracja automatycznych płatności wychodzących w walucie polskiej zostanie wcześniej u danego klienta po prostu skonfigurowana. Jeśli te automatyczne płatności nie są jeszcze skonfigurowane, oczywiście należy je w ramach projektu także przygotować. Założenie dotyczące klientów korzystających z modułu in-house cash z obsługą płatności wychodzących. Nasze rozwiązanie w swoim standardzie obsługuje tego rodzaju moduł pod warunkiem, że wysyłająca i płacąca jednostka gospodarcza są skonfigurowane na jednym systemie. Tyle tytułem wstępu. Przekazuję w tej chwili głos koledze po to, żeby zaprezentować Państwu praktyczny przykład funkcjonowania rozwiązania SMP Split Payment. W celu zademonstrowania Państwu sposobu obsługi płatności podzielonej w systemie SAP wykonamy przebiegi płatności dla dostawców i odbiorców, ponieważ nasze rozwiązanie obsługuje zarówno płatności wychodzące, jak i przychodzące. W kolejnym kroku dokonamy importu wyciągów bankowych dla rachunku bieżącego i rachunku VAT. W raporcie pozycji pojedynczych dostawców widzimy 6 nierozliczonych faktur. Na bazie tych przykładów pokażemy, jak działa mechanizm rozdziału kwot VAT w naszym rozwiązaniu. Pierwsza faktura to przypadek typowy. Jedna pozycja dostawcy i jeden kod podatku VAT. Druga faktura zawiera również jeden kod podatku VAT, za to ma kilka pozycji dostawcy z różnymi terminami płatności, czyli faktura będzie płacona w ratach. Trzecia faktura zawiera różne kody podatku VAT i dwie pozycje dostawcy. Czwarta faktura to przypadek szczególny, ponieważ na pozycji dostawcy jest warunek ze skontem. Oznacza to, że kwota płatności będzie niższa od kwoty faktury. Piąta faktura zawiera podatek VAT, który podlega odliczeniu w 50%. Dla szóstej faktury zostanie wykonana płatność częściowa z wykorzystaniem żądania zaliczki. Aby rozwiązanie poprawnie obsłużyło płatność za żądanie zaliczki, powinna ona zawierać informację o podatku VAT. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pozycje dostawców mają przypisane dwie formy płatności, L i P. Forma płatności L generuje nośniki płatności z wykorzystaniem mechanizmu Payment Medium Workbench, podczas gdy forma płatności P wykorzystuje w tym celu klasyczny program. W raporcie pozycji pojedynczych odbiorców mamy jedną fakturę z dedykowaną formą płatności D. Przejdźmy do pierwszego kroku, jakim jest wykonanie przebiegów płatności. Parametry zostały wprowadzone wcześniej. Pierwszy przebieg płatności zostanie zrealizowany dla formy płatności L. Data następnego przebiegu celowo leży daleko w przyszłości. W ten sposób mamy pewność, że program uwzględni wszystkie faktury. Z zakresu celowo wyłączono fakturę płaconą częściowo. Płatność za nią zostanie zrealizowana przy pomocy oddzielnego przebiegu płatności. Została utworzona propozycja płatności, która zawiera płatność za pierwszą fakturę i wszystkie raty za drugą fakturę. Przebieg płatności został zrealizowany. Pozycje dostawcy zostały rozliczone, a mechanizm Payment Medium Workbench wygenerował nośnik płatności w formacie Elixir. Zajrzyjmy do pliku. Plik zawiera wymagane przez bank informacje. Kwotę VAT, numer identyfikacji podatkowej, klienta, numer faktury oraz opcjonalnie dowolny tekst. W tym przypadku pole jest puste. W pliku jest również specjalny kod instrukcji 53. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku rat kwota VAT została odpowiednio rozdzielona. Wykonajmy drugi przebieg płatności, tym razem dla formy płatności P. Propozycja płatności zawiera raty z trzeciej faktury, a także płatność za czwartą i piątą fakturę. Kwota płatności za czwartą fakturę została pomniejszona o przysługujące z konta. Przebieg płatności został zrealizowany. Zostały utworzone 4 zlecenia płatnicze. Pozycje dostawcy zostaną rozliczone w momencie księgowania wyciągu bankowego dla rachunku podstawowego. Log płatności pokazuje także, że klasyczny program wygenerował plik Elixir. Zajrzyjmy do niego. Także i tym razem plik zawiera wymagane przez bank informacje. Proszę zwrócić uwagę na kwoty VAT. W przypadku rat i różnych kodów podatku kwota została poprawnie obliczona i przydzielona. W przypadku płatności za czwartą fakturę kwota VAT uwzględnia z konta. Dla faktury, w której VAT podlega odliczeniu w 50%, plik zawiera całą kwotę VAT. W tym miejscu należy wspomnieć, że nasze rozwiązanie przewiduje również punkty rozszerzeń, które pozwalają obsłużyć ewentualne szczególne przypadki innego sposobu obliczania kwoty VAT dla płatności. Kolejny przebieg płatności będzie dotyczył żądania zaliczki dla szóstej faktury. Płatność została zrealizowana. Zajrzyjmy do nośnika płatności. Także i w tym przypadku nośnik zawiera wymagane przez bank informacje. Teraz rozliczymy dokument płatności z oryginalną fakturą przy pomocy transakcji F44. W tym momencie warto zaznaczyć, że nasze rozwiązanie obsługuje zarówno zwykłe płatności częściowe, jak i płatności pozostałe. W kolejnym kroku dokonamy płatności za pozostałą część faktury. Zgodnie z oczekiwaniami propozycja uwzględnia pozostałą część faktury. Przebieg płatności został zrealizowany. Płatność została rozliczona i został wygenerowany plik w formacie Elixir. Proszę zwrócić uwagę, że kwota VAT zawarta w pliku odnosi się tylko i wyłącznie do pozostałej części faktury, która nie została zapłacona przy pomocy żądania zaliczki. Wykonajmy ostatni przebieg płatności, tym razem dla odbiorcy. Płatność została zrealizowana. Pozycja odbiorcy została rozliczona, a mechanizm Payment Medium Workbench wygenerował plik Elixir z poleceniem zapłaty. Zajrzyjmy do tego pliku. Podobnie jak wcześniej plik zawiera wymagane informacje. Widać tutaj dodatkowe pole, identyfikator płatności lub umowy. Przejdźmy zatem do kolejnej części, czyli importu wyciągów bankowych. Dokonamy importu 4 wyciągów, ponieważ przebiegi płatności były zrealizowane przy wykorzystaniu 2 banków. W pierwszej kolejności dokonamy importu wyciągu bankowego dla rachunku podstawowego. Wyciąg został zaksięgowany. System, wykorzystując standardowe algorytmy interpretacji, rozliczył pozycję dostawców i pozycję na koncie rozliczeniowym w przypadku dokumentów płatności. Wyciąg zawiera również pozycje związane z podatkiem VAT. Są one księgowane na koncie technicznym. Kolejnym krokiem jest import wyciągu bankowego dla rachunku VAT, który musi być skonfigurowany w systemie pod kątem importu elektronicznych wyciągów bankowych. Warto przy tym zaznaczyć, że niekoniecznie będą to oddzielne pliki. Wyciąg dla rachunku VAT może być częścią jednego większego pliku, w którym będą zawarte także wyciągi dla pozostałych rachunków. Wyciąg został zaksięgowany. System dokonał księgowania na koncie technicznym po przeciwnej stronie. W kolejnym kroku powtórzymy import wyciągów dla drugiego banku, który obsłużył polecenie zapłaty. Wyciąg dla rachunku głównego został zaksięgowany. Pozycje na koncie rozliczeniowym zostały rozliczone, a kwota VAT wyksięgowana na konto techniczne. Następnie dokonujemy importu wyciągu bankowego dla rachunku VAT. VAT został zaksięgowany na koncie technicznym. Pozostaje zatem rozliczyć konto techniczne przy pomocy transakcji F.13. Chciałbym przy tym podkreślić, że w przypadku przetwarzania wyciągów bankowych istnieje pewna elastyczność, a przedstawiany sposób księgowany jest jedynie jedną z możliwości. Nie ma konieczności wykorzystywania oddzielnego konta rozliczeniowego dla przesunięć VAT. Można wykorzystać standardowe konto dla środków pieniężnych w drodze. Konto techniczne VAT zostało rozliczone, co kończy proces. Na tym etapie mamy rozliczone pozycje dostawców, kwoty VAT odpowiednio zaksięgowane na koncie VAT, a na kontach rozliczeniowych nie ma pozycji nierozliczonych. Bardzo dziękuję za przykład praktyczny. Przejdźmy jeszcze do kilku istotnych informacji. Pierwsza z nich to sposób implementacji naszego produktu. Generalnie przewidujemy dwa warianty implementacji. Pierwszy wariant, realizacja całości prac przez specjalistów SNP. I tak, można powiedzieć, że prace w ramach tego wariantu składają się z następujących elementów. Mianowicie w pierwszym kroku SNP dostarcza pakiet podstawowy rozwiązania. W skład pakietu podstawowego wchodzą pliki transportowe, zawierające oczywiście nasze rozwiązanie, dokumentacja oraz licencja na wykorzystywanie produktu. W kolejnym kroku przeprowadzamy zdalną analizę koniecznych dostosowań w postaci telekonferencji. Także w tej chwili przed taką telekonferencją prosimy Państwa o wypełnienie ankiety, która zawiera podstawowe pytania, które są później analizowane szczegółowo w trakcie telekonferencji. Później na bazie ustaleń z analizy realizujemy prace dostosowawcze, no i przekazujemy Państwu produkt do wykorzystywania. Szacujemy, że nakład pracy potrzebny do uruchomienia rozwiązania dla pojedynczej spółki wynosi kilka dni pracy, kilka dni budżetowych. To w zasadzie nie jest już tylko i wyłącznie nasz szacunek, natomiast on się także opiera o praktyczne doświadczenia z tych wdrożeń produktów SMP Split Payment, które mamy w tej chwili, które są po prostu w tej chwili realizowane. Przejdźmy do drugiego wariantu. Drugi wariant to jest samodzielna realizacja prac dostosowawczych siłami własnymi poszczególnych klientów. Pierwszy krok jest w zasadzie identyczny jak w wariancie pierwszym. SMP dostarcza pakiet podstawowy rozwiązania, pliki, dokumentację oraz licencję. W drugim kroku udział specjalistów SMP jest już znikomy, prace są wykonywane własnymi siłami, przy czym wspieramy realizację poprzez dostarczanie materiałów instruktażowych, także kontakt mailowy ze specjalistami, którzy są w stanie odpowiedzieć na jakieś typowe pytania, doradzić, w jaki sposób produkt należy adaptować do Państwa wymagań. Ważna informacja, realizacja prac dostosowawczych w tym wariancie drugim wymaga umiejętności programistycznych, więc tego rodzaju specjaliści, którzy realizują tego rodzaju pracę, powinni takie umiejętności po prostu posiadać. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na implementację SNP Split Payment. Chciałbym teraz przejść jeszcze do kilku dodatkowych informacji stanowiących taki suplement do webinaru. Mianowicie kilka istotnych danych dotyczących porównania naszego rozwiązania a rozwiązania oferowanego przez SAP Polska. Wszelkie szczegóły dotyczące rozwiązania przygotowywanego przez SAP Polska znajdują się w nocie OSS o numerze 260 70 42. Takie podstawowe, kluczowe fakty, które znajdziemy w tej nocie. Przede wszystkim SAP Polska koncentruje się na dostosowaniu drzewa formatu płatności PL Elixir 0. Przede wszystkim chodzi o to, aby to drzewko formatu potrafiło obsłużyć format Speed Payment. Również podlega dostosowaniu dedykowany moduł funkcyjny. Przede wszystkim chodzi o to, żeby za pomocą tego modułu funkcyjnego można było wyprowadzać wartości VAT. Dedykowane body również podlega dostosowaniu przez SAP Polska, przede wszystkim w celu oznaczenia pozycji zapłaconych z wykorzystaniem metody Split Payment. Inne elementy rozwiązania przygotowywanego przez SAP Polska to dostosowanie raportów SALD i pozycji pojedynczych odbiorców oraz SALD i pozycji pojedynczych dostawców. Przede wszystkim chodzi tutaj o dodanie funkcjonalności pozwalającej oznaczyć czy też w jakiś sposób osortować pozycje zapłacone z wykorzystaniem metody Split Payment. Rozszerzeniu będzie również, będą podlegały rekordy danych podstawowych dostawców i odbiorców. Przede wszystkim chodzi o to, aby istniała możliwość w tych danych podstawowych przypisać metodę split payment do konkretnego kontrahenta. Ważna informacja, rozwiązanie przygotowywane przez SAP Polska znajduje się aktualnie w fazie testów. Zgodnie z treścią noty planowana data udostępnienia rozwiązania to 30 kwietnia 2018 roku. SMP Split Payment, a rozwiązanie przygotowywane przez SAP Polska. Takie bardzo krótkie porównanie rozwiązań. To, na co warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim brak obsługi nośników płatności generowanych z wykorzystaniem programu standardowego, tego J1P0042, w rozwiązaniu przygotowywanym przez SAP Polska. Po prostu SAP Polska już kilka lat temu przestał wspierać rozwój elektroniki bankowej opartej o to właśnie rozwiązanie. Oczywiście SNP Split Payment, nasz produkt, zgodnie z założeniami, które Państwu prezentowałem, również pozwala obsłużyć standardowy program dla płatności. Rozwiązanie SAP Polska na pewno będzie wymagało indywidualnego dostosowania. Raczej to będą pewne ramy, które trzeba będzie po prostu zapewnić treścią w sposób indywidualny praktycznie u każdego klienta. Na ten moment również brak precyzyjnych informacji o zakresie funkcjonalnym rozwiązania. Po prostu na te informacje musimy jeszcze troszkę poczekać. I rzecz istotna z naszego punktu widzenia, zmiany w raportach standardowych, takich jak standard pozycje dostawców, odbiorców, czy też pewne rozszerzenia danych podstawowych właśnie dostawców i odbiorców, mogą być z powodzeniem wykorzystane w połączeniu z naszym produktem. Także nawet w tym pakiecie, który Państwu prezentujemy, specjalnie nie zajmowaliśmy się tą stroną raportową, jak również rozszerzeń danych podstawowych, licząc na to, że po prostu skorzystamy z powodzeniem z rozwiązań przygotowywanych przez SAP Polska i połączymy je po prostu z naszym rozwiązaniem. Bardzo, bardzo dziękuję ze swojej strony za uwagę. Mam nadzieję, że prezentacja była dla Państwa interesująca. Jeszcze raz zachęcam do kontaktu z nami i zapoznania się z naszą ofertą. Dziękuję. Dziękujemy. Gdyby przyszły Państwu do głowy jeszcze jakieś pytania, można się kontaktować tutaj na adres podany teraz na ostatnim slajdzie, bądź bezpośrednio ze mną w odpowiedzi na wcześniejszą korespondencję związaną z webinarem. A na tą chwilę to wszystko. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne webinary.